nagrywasz, Marta? Tak, trochę tak. Dobra. Dobra. Muzykę. Dobra. Ale nie martw się, to będzie prawdopodobnie wyklikowane. Prawdopodobnie. Wszystko zależy od poziomu naszych gradów. Wszystko zależy od tego, wszystko jak poprowadzimy tę rozmowę. Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na niesamowity pomysł, czyli pomysł na spędzenie fantastycznego wieczoru w gronie swoich przyjaciółek, w takim babskim towarzystwie. Generalnie to są spóźnione, zaległe imieniny Moniki. I ona kiedyś rzuciła coś tam, że o, musimy iść na malowanie przy winie. Mówię, na co? Co to w ogóle jest? I ja zaczęłam sprawdzać, słuchajcie, naprawdę są takie wieczorki, na których maluje się przy winie, jakimiś tam technikami człowiek uczy się malować, jednocześnie pije wino i to jest takie, wiecie, fajne, fancy. No i w Łodzi generalnie nie było czegoś takiego w tym momencie, a najbliższe są w Warszawie. Ale mówię, nie no, nie będę na coś takiego jechała do Warszawy. I pomyślałam, że sama to zorganizuję. Tak, moi drodzy, sama to zorganizuję. Właśnie jadę do paczkomatu odebrać obrazy z malowaniem po numerach, także tam wszystko jest w zestawie. A tutaj z tyłu, zaraz Wam pokażę, Pepku kupiłam 3 takie sztalugi. Kupiłam 3, ponieważ początkowo miałyśmy być w trójkę, czyli ja, Monika i Maja, a finalnie będzie także Julka, także niestety brakuje mi jednej sztalugi. Lecę, pędzę, bo jeżeli okaże się, że Pepko jest jeszcze czynne, to postaram się dokupić jeszcze jedną sztukę. Także nie przedłużam i jadę do dziewczyn. Ja już jestem gotowa. Jedzonko z House of Sushi. Tam, słuchajcie, jest paczka, którą odebrałam z paczkomatu z naszymi obrazami. A tu zobaczcie, 2 prosecco i jakieś winko. Wzięłam, bo mi się etykieta spodobała. Stwierdziłam, że pasuje do naszego dzisiejszego wieczoru. Widzicie, nawet ostrość nie chce się złapać, ale przepiękne kwiaty malowane, także będzie super. A w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że ponieważ jestem artystycznym laikiem, kompletnie się na tym nie znam, nie maluję, no to jak zamawiałam obrazy, to właściwie zamawiałam je 2 razy i to jest drugie podejście, bo okazuje się, że obraz na ramię to jest właśnie to, czego ja potrzebowałam, a ja w sumie nie wiedziałam, czego potrzebowałam. I znalazłam taką przepiękną Monalizę z kotem, ale bez ramy. I przyszło mi to, słuchajcie, w takiej paczce. Zaraz Wam pokażę. I to jest tak zwinięte i nie mam pojęcia, jak miałybyśmy to malować, dlatego zamówiłam te 2 na ramię, ale stwierdziłam, że wyjmę wszystko, co zamówiłam i niech sobie dziewczyny same wybierają, na co tam mają ochotę. Mięta z ogródeczka. Dzień dobry, mamy bohaterkę całego zamieszania, mamy nasze jedzonko. Idziemy do Majusi, idziemy, uwaga. Dzień dobry! Jeszcze nic nie przyniosłam. Na szczęście wszystko udało mi się zakryć w samochodzie, a przynajmniej taką mam nadzieję. Widziałam. Co widziałaś? Widziałaś tego s***a? No mówi, co, dmuchać go będziemy? Cześć, Rambo, cześć! 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 Patera! Wow, jak przepięknie! To chyba tu się będzie coś dzisiaj... Uwaga, uwaga. Tak, coś będziemy się albo wymieniać, albo... Tu było? No! Kurde, ciekawe, może by to było. Jeszcze tylko byłam, wiesz gdzie? Tam na Krokusowej. A to musimy jej wybrać. My? Ustawiamy. Wybieramy? Myślałam, żeby sama. No. No, ale bez tego, ale bez. No dobra, to wyjmijmy jakiś. No każdy inny weźmy. Wiem, że się pozamieniamy ze sobą. A gdzie jest ten jakiś tam tego? Masz tu. Cicho. A co tam odsukuje? Ja też to utrzymam. Trzymam. No, dobra, to na razie tak postawmy. No, że nie. Siedzisz? No właśnie. Siedziałam pod drzwiami. Dam, daram, dam, dam. Zapraszamy na malowanie przy winie. Gdzież pachelki? Z tyłu wszystko jest. I generalnie chciałam powiedzieć, że
I oj, bój. Zaraz sobie wybierzesz. My tu tak ładnie rozłożyłyśmy, żebyś widziała koncepcję. Nie, to jest zachód słońca. Zaraz ci wszystko powiem. Bo ja, ponieważ jestem niedoświadczona, to pierwsze zamówiłam takie. Ale zamówiłam je takie, no bo to wydawało mi się idealne dla ciebie. Szkłotem. No i Mona Lisa. A możecie zapytać do Kuby, zapytać się, gdzie ma tego hakera. Hakera i można podmienić jakby co. Ja z myślą wzięłam, bo chciałam tak. Ale beko. Z tymi, tymi. A tu masz obrazki, możesz sobie popatrzeć i wybierz sobie, który chcesz. Gdzie są obrazki? No, tu będziesz patrzyła, na ten. Tu jest, ten jest tu. No, a to co jest? To jest, a wiecie, że z tyłu chyba są te. O, no właśnie, z tyłu możesz popodglądać. Tu jest jakiś ten pejzażyk. Ale chcesz malować przy minie? No malowanie przy minie. Ja generalnie szukałam takich, wiesz, zorganizowanych. Ale w Łodzi to tego w sumie finalnie nie było. Jak ja już myślałam, że mam, to to było, słuchaj, że nie ma biletów. No ale to było w 2020. Drugim. No, czyli więc to nie jest. I były potem znalazłam w Warszawie, ale mówię, no nie, no takie coś do Warszawy to chyba nie. I stwierdziłyśmy, że sami zorganizujemy. Tada! Julka, da się to pomalować w jeden dzień? Nie. Ja to pół roku malałam. Może miałeś dużo literek. Ja jeden, który sam na 18 nadal jest niepomalowany, pamiętam. Ale no, niektóre pomalowane. Ale to generalnie ma być. Co? Ale to generalnie ma być pretekst do innego pięknego spotkania. Nie wyjdzie, że póki nie skończycie. Wypadę tych numerków. Ja biorę kwiatka. Ale kwiatki są dwa. Dwa, jakby ktoś chciał. Jakby ktoś chciał, to może kwiatka. Jeszcze są. A ty nie malujesz? No maluję. Tylko maluję, tylko mam przygotowane na trzy te, na te trzy sztalugi. Chcesz, to będziemy się wymieniać. Maluję sobie obraz do biura. Ja mojego czy nie mam. No może będzie galeria sztuki. A jak to od małych zacząć? Najmniejszy. Jak jest technika? Musisz jaką? Nie, nie, ma, nie wiemy jak. Ja malowałam tak, że... Jak idzie w ja, no właśnie, ja też. Ja na początku próbowałam kiedyś 1, 2, 3, 4, ale to jest trudne. Nie, później malowałam partiami. Ej, ale wiesz, znajdź teraz 14, nie? No właśnie, dlatego ja malowałam partiami po prostu. W sumie to nie wiem, co miałam na myśli. Nie wiem, czy te świeczki to dobry pomysł? Nie? No nam zjarają. No dobra, no to już zjedliśmy kolację. A można je przestawić. Ale są takie, co nie, nie zjarają. Nie, tak, nie, tak, dobra, nie. Ja, to ja też się nie spodziewałam. Wiesz co jeszcze jest? Przyklejasz bilanciki. A, no ja to obwaliłam. A także ja? Ja? W sensie, co ona niesie w tych drugich kubkach? O, wódkę czystą. Musi być ładne przejście, no nie? Tonacja koloru. Julka, ja i tak nie będę sobie potem, wiesz, chciałabym mieć trochę, to się będziemy wymieniać. Jaka tonacja koloru? O czym wy mówicie? No wiesz, no, że zobacz, masz 11-12, no nie, nie może być, no wiesz, że no, że muszą być podobne te odcienie, żeby zrobić takie, nie wiem, czy wiecie. A co to Sydzia? Na to mam marzę. 7. O, to będzie... Szybciej pójdzie chyba. No, no i ja chyba bym zaczęła od... Nie wiem, czy... Ja zaczęłam od siódemki, czy to jest szczęśliwe? Ja? Kuj, nie, nie mogę zacząć od siódemki. Dlaczego? Bo ona tu się tak wylewa. Bo już muszę mieć to. To jest mnie. Palce. Dziękuję. O! Pozwoliłyście mi mieć to. 15. Mam jeszcze ten? Napój? Ja zacznę od tego. Chciałeś pan na ramię. Ja to zapalić królę wodę, ale to jak coś to... A śmiesznie zrobili. 7, 8, 13, 10, 11, 12, 9, 14. No bo to jest... O. Ej, to już dobry plan. Musisz uważać. No. Ale jajce. Co? Nie wiem od czego zacząć, nie? Nagrywasz, Marta? Tak, trochę dobra. Dobra muzyka. Trzy godziny później. Nie no, wcale nie trzy godziny później. Patrzcie. Monia. Patrzcie, jak ona zasuwa. No. Ona naprawdę, jest... mega. To ja. To po moim jeszcze nie widać, kiedyś co to ma być. Dostałam taki komplement w pracy, że Maja. Szybko coś zrobiłam, że your Maja, opponent tak must be Vin Diesel about the fast. I Julka, najbardziej doświadczona z nas wszystkich. Screenowane. Ekstra, słuchajcie. Idziemy jak burza.
Ale tak czuję się przegrywam w tej grze. Czemu? Zobacz, no zobacz. Nie, właśnie nie staram się wcale. Zobacz, jakie mam prześwity. To... Nie nagrywaj tego. Dobra, będę musiała to usunąć. Nie, no dobra. 6 godzin później mamy już zakwasy. O, widzicie, jaką mam zgiętą rękę? Nie mogę jej ten. Normalnie mam. Jak to się mówi? Co mam? Skurcz? No, no taką. Przykurcz. Przykurcz. O, to chyba będzie ta nazwa. Zobaczmy efekty. Czorno. U mnie na obrazie dominują 3 kolory. Ja patrzę, pamiętasz, co mówiłam? 3, 7 i 20, proszę. One się czarne, czarne i czarne. One się zasadniczo od siebie różnią. Nie idea jest tak, że to maluję jednym, tylko rozróżniam te kolory, staram się przynajmniej. Nie, jestem dalej. To ja. Jakby ja tu jeszcze nic nie widzę. Chociaż powiem wam, że jak patrzę przez kamerę, to lepiej to widzę, niż jak patrzę na ten... No. Nie. Maja. Maja papaja, nasze odkrycie, ja nasz talent. Ja miałam taki sam problem jak Marta, że ja tu nic nie widziałam, więc pomalowałam sobie tło. No i super, i teraz widać. I Julcia. Ja, no Julcia to jest talent. Ona ma cierpliwość po prostu do tego dziewczyna i te drobne rzeczy. Ja, no zobaczcie, jakie tu ma te. Jaki jest 15? Nie, oczywiście 15 jest beżowy, a ubrudził mi się czarno. Dobra. Ale nie martw się, to będzie prawdopodobnie w wielką wyklikowane. A nie, prawdopodobnie. Zależy od poziomu naszych czasów. Wszystko zależy od tego, jak poprowadzimy tę rozmowę. Będziemy pierwszymi osobami, które nie będąc influencerami trafią na pierwsze miejsce listy Blackout. Czy to brzmi jak wyzwanie? A wiecie, że nie wszystkie dzieci... Nie wiem, czy chcę. Zaśmiałaś się tego wspaniałe pozory. Ja się skupiam tu. No. Diabełek tam dorzuca te cegiełki. Dobra, ja muszę przerwać, bo już widzę, że ponosi mnie. Chcesz skończyć. Boże, ile ty już tego masz? Co? Ile ty już tego masz? Jesteś tu. Ale tu nie mam nic, a to jest na czarno, ale ja nie chcę malować na czarno tylko, no. No trochę inaczej. Nie? Oczywiście, że trochę inaczej, bo twoje wygląda jak zdjęcie, jest dokładne, a moje to jest co? Impresjonizm. Nie. Mi się wydaje, że te odcienie farby są inne. Nie, po prostu inaczej nakładałyśmy. Bardziej i mniej dokładnie. Maja wasała, ja ciapałam na przykład, nie? I u mnie, widzicie, jest tak bardziej trójwymiarowo. Nie, no jest ekstra. No, dziewczyny mają do dokończenia, a ja jako matka Polka wiedziałam, że albo dzisiaj, albo nigdy. I proszę bardzo, oto mój obraz. Julka, zobaczcie. Julka to po prostu fotografię robi, nie? To jest k***a niesamowita. No. Ja już się... Monia, no i jak nie było śmiecha, nie było... Jakoby nie było? Nie było Magic Mike'a. Magic Mike'a nie było, ale... Ale też... dało radę, no. Polecanko, jak nie wiecie, co zrobić na Ladies Night. Malowanie po numerach. Nam się podobało. To było malowanie... Aczkolwiek mam ręki i małego palca, nie? Jakoś tak jest powyginane. A to ja mam tutaj cały jakby bok, nie? Od tego, jak tak siedziałam. A, spięte. No. Spięte. To mnie spięło tam. No teraz wszyscy. Ale to jest może po wieku, a Maja, tobie co jest? Nic nie jest. Dzisiaj nie chcę w ogóle spać. Ja muszę... Czyli nam jest co? Pesel! Słuchajcie, jest godzina pierwsza, a ja jeszcze będę musiała poczytać książkę, żeby pierwsza usłyszeć. 11, dobra, idę co spać. Jest? A w której muszę musimy spać? Byliśmy wczoraj w Gdańsku, czyli dzisiaj, czy tak. Wczoraj, no. Dzisiaj, czyli wczoraj. Tak, no dzisiaj wróciliście. Byli na taco, a ja nie, bo ja nie kupiłam biletu. Ona jeszcze miała rzędy. Monika miała, tak. To ja żyję swoim najlepszym życiem. Ja wróciłam z koncertu, poszłam na drzemkę. Szkod mi przyniósł obiad. Po gitarę. Pogardziłam, bo to był ptak. Ja nie wiem, czy ona będzie chciała, żeby to zostało, czy żeby to wyciąć. Nie, nie, ja nie do końca zawsze wiem, jak tutaj... Nie wiem, jak tam algorytmy. Koty to mordercy, wszyscy o tym wiedzą. Ale nie tylko będę miała psa i to już będzie inne życie. Kończmy ten wątek, bo to już widzę, ona się tu rozkręca. Otworzymy specjalny odcinek. Podcast. Tak, o, podcast w ogóle cały kanał. O tobie, to będzie po prostu o Moni. Najlepszy.
Rambo ma najbardziej wyjebane. Ściskamy! Jeszcze zobaczymy. A, jeszcze coś mówimy? O, poczekaj, o, patera! Ale tak się nie dało malować. Tak się nie dało malować. Tak się nie dało malować. Znaczy, ale... u mnie na czarno? Następnym razem tak obejrzymy tą komendę. Wow, zobacz, jak piękny ten obraz jest podświetlony, jak ten. Zgaś. Zobacz, tu, w obiektywie. Jak pięknie wygląda. No. Przepięknie. Pa! Kolorowych snów! Dobrej nocki! O, ale się przyświetliło.